Partnerami wyjazdu Śląsknetu do Chorwacji są firmy Akana oraz Univertrans. Tym razem nie znajdujemy się na obiekcie Stella Maris. Tym razem jesteśmy na stadionie lokalnej NK Petrovi, gdzie zawodnicy odbędą trening piłkarski. No, warunki do grania nie są najlepsze. Pada deszcz. Jakość boiska też nie powala za bardzo. Widać jakieś kałuże, jakieś małe błota. I w takich warunkach przyjdzie zawodnikom dzisiaj trenować. Możemy zauważyć, że do treningów po chorobie powrócił Mateusz Żukowski. A więc jest szansa, że wystąpi w jutrzejszym sparingu z Hajdukiem. Zawodnicy standardowo rozpoczęli jednostkę treningową od rozgrzewki, ćwiczeń ogólnorozwojowych, a także pojedynczych zagrań piłką. Zawodnicy rozgrzewają się na jednej ze stron boiska, a po drugiej stronie można dostrzec w oddali rozgrzewającego się Mateusza Żukowskiego, dla którego jest to pierwszy trening na boisku od co najmniej kilku dni. Dalsza część rozgrzewki jest nieco dynamiczniejsza oraz każde ćwiczenie jest z użyciem piłki, a także wykorzystaniem małych płotków. Ciekawostką jest to, że na boisko, na którym obecnie trenują zawodnicy Śląska, bramki zostały przywiezione za pomocą tira. Zawodnicy przeszli już do części takiej bardziej piłkarskiej. Mamy pojedynki 2 na 2, 1 na 1. Tutaj mamy slalom z właśnie kształceniem, panowania nad piłką. A na drugiej stronie mamy indywidualny trening Mateusza Żukowskiego. Zaraz tam podejdziemy. No i dotarliśmy na drugą flankę tego boiska. Tutaj Mateusz Żukowski odbywa indywidualny trening po powrocie po chorobie. Tak.
także wstawkę motoryczną. W całych 90 minutach trening dobiegł końca. Dlaczego dzisiaj nie ma treningu na obiekcie Stella Maris, tylko na stadionie NK Petrovi? Warunki pogodowe od dwóch dni w Chorwacji są takie, jakie są. Mocno dość pada, zresztą widać było to na sparingu z Dynamem. My mamy swoje boisko na tym pierwszym obiekcie, tylko jest dedykowane tylko dla nas i też chcemy o nie dbać, żeby sobie nie zniszczyć, nie doprowadzić do stanu takiego, jakim było to, na którym graliśmy z Dynamem. Porozmawialiśmy z firmą, która nas tutaj obsługuje i ustaliliśmy, że zaproponują nam rezerwowe boisko. Przyjechaliśmy wczoraj z trenerem, zobaczyliśmy, jak wygląda i stwierdziliśmy, że to zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Może nie jest ono w tak dobrym stanie, jak to nasze docelowe, ale lepiej sobie tutaj dzisiaj potrenować, żeby w kolejnych dniach móc skorzystać z tego pierwszego. Będzie tutaj więcej treningów? Myślę, że tylko dzisiaj. Mam taką nadzieję, ponieważ jutro z Hajdukiem jest sparing i sparing będzie rozgrywany na tamtym obiekcie, ale na boisku Hajduka, więc jak już wrócimy na nasz obiekt, to już powinna być pogoda w miarę odpowiednia, już ma nie padać. Patrzyliśmy na prognozę. Dzisiaj ostatni dzień deszczowy i liczymy, że od kolejnego treningu, od kolejnego dnia, bo dzisiejszy tutaj będzie trening, będziemy już na naszym obiekcie. To jeszcze ostatnie pytanie, czy to prawda, że na dzisiejszy trening bramki zostały dostarczone za pomocą ciężarówki? Tak, no muszę bardzo pochwalić firmę, z którą współpracujemy, agencję, która pomaga zorganizować obóz, bo na tym obiekcie były tylko 3 bramki, a potrzebowaliśmy do treningu 4. Poprosiliśmy o to i dzisiaj tuż przed treningiem, a właściwie jeszcze w trakcie rozgrzewki tirem dostarczyli nam brakującą bramkę, więc szacunek dla nich i fajnie, że można tak współpracować.